witam w poradniku farbypolska.pl. Dziś chciałem Wam pokazać, jak robi się transfery, czyli jak przenieść obrazek z komputera, tak, który następnie wydrukujemy, przenieść go na przykład na drewno lub jakiś inny przedmiot. Na początek, na co go można przenieść? Najlepiej na materiały, które są porowate, ponieważ materiały te przyjmą barwnik z drukarki i przeniesiemy sobie, przetransferujemy sobie obrazek. Obrazek, który jest w komputerze, musimy zrobić w odbiciu lustrzanym. To robią czasami też programy do obsługi drukarki, różne programy graficzne. To już jest jakby w kwestii tej osoby, która to robi i wie, jakie ma oprogramowanie. Oczywiście informacje na ten temat można też znaleźć w internecie. Bezpłatne programy są też graficzne, które takie rzeczy bez problemu zrobią. Ja Wam pokażę, jak to zrobić. Mamy, załóżmy, taki wydruk. I chcemy, żeby ten wydruk znalazł się na przykład na sklejce. Trzeba wydrukować, najlepiej wydrukować na drukarce laserowej, czarno-białej lub kolorowej. I taki wydruk z drukarki laserowej, zrobiony w negatywie, przykładamy sobie na sklejkę. Jeżeli to nie jest duża wielkość tego obrazka, to spokojnie możemy przytrzymać. Jeżeli jest obrazek większy, przyklejamy taśmą taką malarską do podłoża, żeby nam się nie przesuwał. Bierzemy odpowiedni rozpuszczalnik. Odpowiedni dlatego, że w przypadku wydruku z drukarki laserowej lub atramentowej są to różne rozpuszczalniki. W tym przypadku, jeżeli używamy drukarki laserowej, to będzie to po prostu rozpuszczalnik nitro. Przygotowujemy sobie wcześniej zwykłą łyżkę do zupy, a do czego zaraz się dowiecie. Bez przesady, żeby nie zalać tego wydruku rozpuszczalnikiem, oczywiście wydruk leży stroną drukowaną, my od zewnątrz, tak jakby tamponem, namaczamy ten rysunek, wtedy nam się staje widoczny i wcieramy mocno łyżką. Łyżką dlatego, że ta powierzchnia jest obła, nie pokaleczy nam po prostu papieru, nie rozetrze. Tu widać, że już coś się dzieje, można podejrzeć. I jeszcze poprawiamy maksimum dwa razy w jednym miejscu, żeby też tego nie rozmoczyć, żeby to nie zaczęło nam się rozpływać wszystko. I znów do akcji wchodzi łyżka. Trzemy mocno, żeby przenieść ten rysunek. I teraz namaczamy kolejny raz, akurat przechodzimy w dolną część rysunku, już w inne miejsce i tak samo, tak jak takim tamponem po prostu namaczamy rysunek, żeby nie rozciekał się, nie rozpływał i wcieramy mocno łyżką, żeby całość rysunku się przeniosła. Powtarzamy jeszcze troszeczkę nitrą, szczególnie tutaj, gdzie się praktycznie w ogóle nie odbiło. I zaraz zobaczymy, jakie są tego efekty. Można podejrzeć, trzymając w jednym miejscu, żeby poprawić. Tu widzimy, że coś nie do końca się odbiło. Czyli jeszcze w tym miejscu troszeczkę nitro rozpuszczalnika. Można to robić mniejszymi fragmentami, tak żeby to było też mocniej odbite. I widzimy, że ten wszystko się prawie przeniosło, jeszcze kawałek spodu. I można powiedzieć, że transfer się udał. Oczywiście transfery też nie muszą być aż tak wyraźne, mogą być momentami przerywane, to też będzie w przypadku dalszej stylizacji. Można teraz zawoskować tą powierzchnię drewna, można zrobić różne rzeczy. Takie transfery również można robić bezpośrednio na farbach. Na farbach kredowych na przykład. Na farbach akrylowych troszeczkę gorzej, ponieważ one mają tutaj mniejszą porowatość. Farby kredowe jak najbardziej taki transfer przyjmują, oczywiście przed woskowaniem lub przed lakierowaniem. I tak jeszcze chciałem Wam pokazać, tutaj mam jakieś jeszcze transfery typu, może weźmy sobie zdjęcie takiej mojej pani, żeby zobaczyć, jak wychodzą zdjęcia. Zdjęcia bardzo fajnie też wychodzą w sepi. Jeżeli robimy na przykład jakieś pudełeczko, które ma mieć klimat taki
starodawny, to sepia jak najbardziej w kolorze wydruk z laserem. Ale wydruki laserowe, dlatego że wydruki z drukarek atramentowych są mniej wyraziste, znaczy są takie bardziej jakby wypłowiałe. Wydruk z lasera ma to do siebie, że jest dokładniejszy, jest bardziej taki, powiedzmy, no, wyraźny, tak? Natomiast wydruki z drukarek kolorowych atramentowych jest dosyć ciężko, też się przenosi, to trzeba kilka razy namaczać rozpuszczalnikiem, w tym wypadku spirytusem, czyli na przykład denaturatem lub jakimiś innymi spirytusowymi rozpuszczalnikami. Są to zupełnie inne rozpuszczalniki, jak widać, ale też można oczywiście takie wydruki robić. Można wtedy stosować na przykład w przypadku takim, kiedy potrzebujemy coś bardziej takiego mglistego, w takim nastroju trochę mgiełki, mglistym, rozmazanego. Oczywiście można stosować wydruki z drukarki atramentowej. Jeżeli nie mamy drukarki laserowej, są punkty ksero, gdzie naprawdę nie za jakieś zbyt wielkie pieniądze takie wydruki można sobie zrobić. Również zapraszam do sklepu www.sklep.showroom24.pl i tam też takie wydruki do transferów różne ciekawe na pewno Wam udostępnię. I tak jak widzimy, tutaj akurat ten transfer się troszeczkę może gdzieś nam się troszeczkę rozjechało, warto już przykleić, ale to, o co nam chodzi, czyli postać jest dosyć czytelna. Może ciężko było poznać tą panią z rysów twarzy, natomiast myślę, że to jest wystarczające do tego, co chcemy zrobić.